Pomiary skończone. Wysokość 1000. Do 600 zejdę korkociągiem. Wprowadzam statycznie. Przeciągnięcie prawidłowe. Dwie zbitki. Trzy. Cztery. Wyprowadzam. Nie wychodzi. Nie wychodzi. Prowadź spirala. Nie mogę wyprowadzić. Nie zdążę. Nie mogę. Kurczę, bla... Przeciągnięcie prawidłowe. Dwie zbitki. Trzy. Cztery. Wyprowadzam. Mam to na pamięć. Nie wychodzi. Prowadź spirala. Nie mogę wyprowadzić. Nic z tego tekstu nie wiemy. Bez wyjaśnienia, ten typ szybowca nie zostanie dopuszczony do lotu. A do wyjazdu? Niedaleko. Można by zrezygnować z treningu w Hiszpanii. W Hiszpanii nie lataliśmy jeszcze. Tam są trudne tereny. To są mistrzostwa świata. W Argentynie również zabrakło nam czasu na treningi. I daliśmy sobie radę. To przecież wyjątkowo dobry szybowiec. W powietrzu zachowuje się bez zarzutu. A jednak nie wyszedł z tego korkociągu. Na piracie zabił się Stefan Wązowski. Odwołamy start Polaków w Mistrzostwach Świata. Nie odwołujcie jeszcze. Dajcie mi trochę czasu. Dobrze, damy panu trochę czasu. Tato, co to było? Wilka. Pewnie poznałaś po warkocie, kto pilotuje. Szafrański. Roman? Piłeś z nim Bruderschaft? Ja nie piję, ale jesteśmy po imieniu. Skąd wiedziałeś, że to on pilotuje? Tak mi się wydaje. Każdy z nas inaczej pilotuje. Czasami można poznać po tym, jak kto dodaje czy wyjmuje gazu. Serwus, stary. Cześć. Nareszcie mam instruktora. Cześć. Słuchaj, może byś poprowadził kurs szybowcowy? Ja? Tak. Kiedy? Od jutra. A nie, nie, to niemożliwe. Dlaczego? Wjeżdżam z Pawłem na wakacje. Paweł, przedstaw się panu. A to twój synek. Bardzo mi przyjemnie. Słuchaj, stary, weź tę robotę. Tak mi na tym zależy. Nie, 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 obiecałem małemu. Zresztą zapytaj. Pawełek, posiedzisz z ojcem w parku? Nie, na tobie to, że wyjedziemy. No widzisz, niemożliwe. Strasznie mi przykro. Przepraszam cię. Może serwus. Innym razem. Cześć. Cześć. Do powodzenia. Widzenia. Przebieraj się. Jedliście obiad? Tak.
Tak, Paweł w szkole, ja na mieście. Hanka dzwoniła? Nie, nie dzwoniła. Przygotowałam wam kanapki na drogę. Dziękuję bardzo. Przebieraj się. Dobrze. Tato, a gdzie wujek Jędrek kupił tego Hillmana? W Wiedniu. Pakuj książki. Pakuję. A dlaczego w Wiedniu? Bo tam jest siedziba agenta ONZ-u, która zatrudnia wujka Popiela. Czy wszystkie wziąć? Tak. Historię też. O rany, tyle tego będzie. Co to będą za wakacje? Ciocia Hania! Już wiesz? O czym? Stało się coś? Wąsowski. Na piracie. Jak to było? W korku. Z 1000 metrów. Nie wyprowadził. Rodzina wie? Wie. Będę u nich dzisiaj. Może pójść z tobą? Co im pomożesz? Jedź już na ten urlop. Nie chce się wierzyć, taki chłopak. Nie płacz. A czy ja płaczę? Jaka przyczyna? Błąd konstrukcyjny? Chyba tak. Myślałam, że zdążymy wyjechać, nim on się dowie. Musiałem powiedzieć. Musiałeś. Piotr jest po forsownym lataniu. Po wielu nocach spędzonych nad rysownicą. Co mnie tak bronisz? Jestem twoim lekarzem. To ja pierwsza napiszę ci kiedyś w papierach, że nie nadajesz się do latania. Zrozum. Przepraszam. Przepraszam. Jesteście gotowi? Spakowani? Niczego nie zapomnieliście? No, to na co czekacie? Jazda, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Uważajcie na siebie. No, trzymaj się. Servus. Servus, Piotr. Cześć. Cześć. Zaczekajcie chwilę. Jurek! Czy ty się niczego nie domyślasz? Wszystko przebadane. Pojęcia nie mam. Pomyśl sam, 20 lat pracy, tyle typów. I taka sprawa. Cześć. Jedziemy na urlop czy na wyścigi? Bo jak dotąd to trudno to nazwać odpoczynkiem. No, 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 już będziemy grzeczni. To była jazda specjalnie dla Pawła. Wujku, która dźwignia jest lepsza? Przy kierownicy czy na dole? To zależy. Ja wolę taką. Mam ją pod ręką. Niech się wujek zatrzyma. Nie wujek, stań! Nie wujek, stań! Ile ma taki? Gdzie przy starcie? Tak.
Tato! Tato! Co ty tam znowu liczysz? Nic, nic, zaraz, przepraszam. Słuchaj, zostaw to. Zacznij odpoczywać. Jędrek, zatrzymaj się przed stacją. A co się stało? Ma tam jedną dziewczynkę, zapomniał się z nią pożegnać. No, ładnie. Rozpoczyna się ten nasz urlopik. Nie rozumiesz. Rozumiem, rozumiem. Słucham Kotera. Piotr? Jak się masz? Cześć. Liczyłem prowizorycznie. Po 300 metrach korkociągu, jakie mogło być przeciążenie? No, Wąsowski mówił o stromej spirali. Obliczałem, to nie to. Zresztą szybowiec się nie rozleciał. Wszyscy przeglądaliśmy szczątki kilka razy. Lotki były wykrzywione w sposób nienaturalny. No, ale po upadku z takiej wysokości. Nie, nie, niczego nie można było znaleźć. Takie nieszczęście, no. To był rasowy pilot. Reagował błyskawicznie. Niczym nie dawał się zaskoczyć. Oczywiście, że nie. Impulsywny, szybki. Moim zdaniem należałoby robić próby... Wszyscy się porozjeżdżali. Został tylko Zygmunt, ale wiesz, jaki on jest. A tobie nasza pani doktor kazała odpocząć. No trudno, będziemy próbować z Zygmuntem. Popłyń i zobacz. Mogę? No pewnie. Nie bój się. Popatrz na Piotra. Tato, to Jelcz. Wiezą maszyny do Warszawy. Paweł? Tak, tato. Widzisz? A kiedy przyjedziesz? Posłuchaj mnie, Paweł.
Przecież ja jestem pilotem doświadczalnym. Tak jak Stefan. A Stefan zginął. Gdyby produkcja tego nowego szybowca utknęła, to śmierć Stefana byłaby jak gdyby na darmo, rozumiesz? No a poza tym Mistrzostwa Świata bez Polaków, Paweł. Tato, z tobą tak zawsze. Wycieraj się. Dlaczego pan Stefan nie wyskoczył? Tego jeszcze nie wiemy. Prawdopodobnie chciał wyprowadzić szybowiec ze spirali, a potem było już za późno. Tato, musisz latać na tych piratach? Muszę wszystkiego dopilnować. Panie kierowco, zabierze mnie pan do Warszawy? Siadaj pan. Dziękuję. Stop! Ile? 10 sekund. Za długo. Przy stromej spirali przez te 10 sekund będziesz o 550 metrów niżej. Oczywiście za długo. Osiem sekund. A jeszcze długo. 440 metrów opadania. Dojdzie jeszcze przeciążenie. Odpoczniesz? Ile było? 6 sekund. 330 metrów opadania. Lecisz jutro. Polecę za pół godziny. Panie Michale, niech pan przygotuje samolot do holowania. Tu tracę czas. Oto zaczepiam nogą. Dzień dobry pani, chciałem nadać telegram. Mój numer 179594. Strzelił. Halo! Powiedziano mi, że tu znajdę Pawła Wilkosza. Ja jestem Paweł Wilkosz. Mówi prawdę. Mam do kawalera depeszę. Od kogo? Nie wiem, zaraz zejdę. To niech pan otworzy. Podpisie ojciec. To niech pan przeczyta. Mój przyjazd się odkłada. Zadepeszuję za parę dni. To wszystko. Niepotrzebnie go puściłem.
Samego. Halo? Dzień dobry, tu Paweł Wilkosz. Czy mogę prosić ojca? Dzień dobry, Pawełku. No wiesz... Nie, twój ojciec nie może teraz podejść. Zadzwoń później. Nie mogę później. Poczta w Rogoźnicy 13 jest tylko do 16. A dlaczego tata nie podejdzie? No siedzi opleciony pasami. Nie może się ruszyć po prostu. Gdzie siedzi? Co? Gdzie siedzi? Jak to gdzie? W szybowcu. Czy tata musi latać? Paweł. Nie denerwuj się. Cóż to ojciec pierwszy raz do szybowca wsiada? No dobrze, dobrze, Pawełku. Zadzwoń jutro. Cześć. Paweł? Tak. Co mówił? Nic ważnego. Dostał moją depeszę? Tak. Pogadaliśmy sobie trochę. Zaczynaj wyżej niż... Na 2000 metrów. Jazda. Wysokość 2000. Do 1700 schodzę korkociągiem. Wprowadzam statycznie w prawo. Szybkość 65. 64. 64. Drżenie. Pierwsza zbitka. Druga. Trzecia, czwarta, piąta, wyprowadzam, wyszedł bez oporów, wysokość 1500, wprowadzam w korkociąg statycznie w lewo. Wyprowadzam, bez przeszkód. Wysokość 2500. 63. 63. Drżenie. Drżenie. Wali się. Ponawiam próbę. Prawidłowo.
Pierwsza. Druga. Wyprowadzam. Wyszedł. Wysokość 2500. 63. 63. Drżenie. Drżenie. Pierwsza stópka. Druga. Trzecia. Wyprowadzam. Wyszedł bez oporów. Przeciągnięcie. Wali się. Ponawiam próbę. Wyszedł prawidłowo. Dziękuję ci. Zaraz wrócę. Włóż to. Dziękuję ci. Przepraszam. Dzień dobry, mówi Wilkosz. Przepraszam, że tak wcześnie dzwonię, ale mam ważną sprawę do Jurka. Wyszedł? Dokąd? Aha. No dziękuję. Może jakoś go znajdę. Do widzenia. Masz. Dzwoniłem do ciebie. Zdaje się, że coś mam. Lotki. Tylko to musiał wprowadzić bardzo dynamicznie. Zablokowanie. I mnie to przyszło do głowy. Ale mówił, że wprowadza statycznie. Musimy to sprawdzić. O której otwierają hangar? Za 3 godziny. Położysz się jeszcze? Nie, nie mógłbym zasnąć. Chodźmy się przejść. Panie inżynierze, no będę miał duże nieprzyjemności. No niech pan chwilkę zaczeka, znajdę go. Obchodzi wszystkie budynki, no i wtedy nie ma go z pół godziny. Niech pan poszuka pana Wojtka. Podpiszę protokół. No ależ, panie inżynierze. Przepraszam bardzo, ale nie mogę inaczej.
pomiary skończone. Wysokość 1000. Do 600 zejdę korkociągiem. Wprowadzam statycznie. Mówi, że wprowadza statycznie. Właśnie o tym myślałem. O jego charakterze, temperamencie. Jak to się manifestowało w sposobie latania? Wprowadzam statycznie, to tylko formułka, którą wypowiedział, a zrobił co innego. Kiedy powiedział pomiary skończone, poczuł się już prywatnie, wprowadził dynamicznie. I wtedy zablokował lotki. Tego jeszcze nie próbowałem robić. Może. Trzeba to wypróbować. Panie inżynierze, no słowo daję, tak nie można. Ma pan klucze od hangaru? Dobrze, dobrze, podpiszę wszystko. Ja sam. Teraz klucze ważne. Ja sam otworzę. Może jest już któryś z pracowników? Potrzeba nam będzie 5 ludzi do pomocy. A, znajdziemy, znajdziemy. Gotowe? Góra, dół. Góra, dół. Góra. Żadnych oporów? Nic. Mocniej, panowie. Połamiemy, panie inżynierze. Coś pan rękami. Góra, dół. Góra, dół. Wszystko jest sprawdzone. Przy odkształceniu płata również. To było pierwsze, co zrobiłem po wypadku Wąsowskiego. Ale przyznasz, że to jedyne logiczne rozwiązanie. Jedyne, ale nie do sprawdzenia na ziemi. Więc muszę, cholera, zrobić to zacięcie sterów. W locie zaciąć stery na amen, żeby drążek zamurowało. Ale wtedy... Ale to jest jedyna szansa, żeby poznać przyczynę wypadku Wąsowskiego. Skreśla pani? Nie, zmieniam numer. Proszę. Ma to sens. Normalni ludzie jeszcze śpią. Widzisz, co chłopiec wyrabia? Nie daj się szantażować. Kiedy on naprawdę gotów uciec i czymkolwiek dostać się do Warszawy. Warszawa dla pani. Halo? Mieszkanie inżyniera Kotery? Mówi Hanka. Przepraszam za tak wczesną porę, ale... Ach, nie ma. Razem. Tak, tak, rozumiem. Dziękuję. Ale może pani coś... Do tej pory nic. Tak, jeszcze raz przepraszam. Do widzenia. Tylko niech wam przypadkiem nie wpadnie do głowy, żeby natychmiast jechać do Warszawy. Pamiętaj, na to się nie dam nabrać. Dlaczego nie śpisz? Tato dziś wcale nie spał. Wszystko robisz jak tato?
Nie mógłbyś trochę szybciej? Mogę. No to się pospiesz. Nie chciałem przecież. Uważaj teraz. Wysokość 2500. Rozpoczynam pierwszą próbę. Wprowadzam w korkociąg dynamicznie. Z lewego zakrętu. Przeciągnięcie. Zrobię 4 zwitki w prawo. Zrozumiałem. 4 w prawo. Pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. Wyprowadzam. Wyszedł prawidłowo. Wysokość 2000. Teraz z prawego zakrętu. Dynamicznie. 4 zwitki w lewo. Zrozumiałem. 4 w lewo. Pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. Wyprowadzam. Teraz uważajcie, żeby wam nie spadł na głowy. Robię 6 zwitek w prawo. Pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Szósta. Wyprowadzam. Wyszedł. Cholera. Ponawiam próbę. Dynamicznie 6 zwitek w prawo. Pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Szósta. Wyprowadzam. Skacz natychmiast. Skacz! To chyba to. Nie wychodzi.
Niedobrze to wyglądało. Przeciążenie nie dało mi wyskoczyć. No, dobrze, że zacząłeś od 2500. Wąsowski był niżej. Jedna zbyt elastyczna listwa blokowała lotki. Wystarczy ją wymienić. I do tego potrzebne było ludzkie życie. Takiego odkształcenia nikt nie mógł przewidzieć. Powiedzcie chłopcom, żeby przyszywali orły. Pojadą na mistrzostwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokumenty proszę. Idźcie, idźcie, ja zostanę tu z panem. Numery obce, a obywatelstwo polskie? No wiem, że przekroczyłem szybkość, ale nie mogłem inaczej. Moja żona jest tu lekarzem, jechaliśmy do wypadku i... Tak, to znaczy zdarzył się wypadek. Tato! Paweł! No, zdążyliśmy. Cześć, Kania. Lecisz? Nie, już znamy przyczynę wypadku. Więc nie musisz już lecieć? Nie, ani mi się śni. A jak się tak denerwowała? No jak, wracamy do tych kamieniołomów? Co, zwariowałeś? 300 kilometrów z powrotem? No co? Wykluczone, nie dam się na to nabrać. Dasz, dasz, no nie? Thank you.